Etno miejsca. Ważne nie tylko dla historii, ale również dla budowania tożsamości. Wielkopolska Wschodnia i region koniński to wiele takich miejsc, które zapisały się na stałe w historię tego regionu. Szczepidło. Niewielka wieś położona w gminie Krzymów, słynąca niegdyś z wikliniarstwa. Dziś jeszcze jedno gospodarstwo, które nadal utrzymuje tradycję wyplatania koszyków z wikliny. Czarny Brud, mała miejscowość położona niedaleko lasu w gminie Grodziec. Niegdyś zagłębie garncarstwa. Dziś jedyne gospodarstwo państwa dzieciątkowskich, które już od 5 pokoleń wytwarza tradycyjnie ceramikę. To niezwykle ważne miejsca dla etnografii tego regionu. Wszystkiego dobrego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej.